Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam po raz pań kolejny Państwa w Komentarzu Narodowym. Dzisiaj, proszę Państwa, nie stricte o wyborach, ale, ale będzie o tematach związanych z wyborami, w zasadzie o tym, co się może stać po wyborach. Ja już będę abstrahował od wyników wyborczych. To jest sprawa trochę z innej materii, trochę z innej parafii. No ale, proszę Państwa, co się dzieje? Pamiętacie Państwo być może słynną interwencję poselską Grzegorza Brauna i Kajgodek w Ministerstwie Zdrowia, po której ich tam wyprowadzała policja, bo uniemożliwili posiedzenie zespołu do spraw tam wytycznych dotyczących przerywania ciąży. Chociaż ten zespół różnymi drogami próbuje zamknięte przez Trybunał Konstytucyjny. Trzy lata temu, drzwi do dokonywania aborcji, jeśli chodzi o przesłankę wady płodu, po prostu choroby dziecka. Próbuję otworzyć te drzwi, nawet być może jeszcze szerzej. Rozszerzyć przesłankę zagrożenia zdrowia lub życia matki na przesłankę zagrożenia zdrowia psychicznego. Czyli no, powiedzmy, każda kobieta będzie mogła zadeklarować, że ona to się bardzo źle czuje psychicznie z tą ciążą i w majestacie prawa zabić swoje dziecko. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina mówi w swoim najnowszym wideoblogu, że wytyczne w tej sprawie ten zespół, który teraz już obraduje tylko online, żeby nie można było zablokować jego posiedzenia. Już są przygotowane, a tylko ze względu na kalendarz wyborczy nie zostały opublikowane. Pracownik Ministerstwa Zdrowia poinformował w rozmowie Rzeczpospolitą, że kolejne posiedzenie zwołane w trybie online tego zespołu zostało odwołane. Nie zaplanowano następnego, no ale te wytyczne być może zostały. Przygotowane, i tylko czeka się na posiedzenie tego zespołu, które być może odbędzie się już poniedzieli, żeby je, mówiąc brzydko, kolokwialnie, przyklepać. A nie ujawnia się tylko dlatego, żeby przypadkiem ten twardy prawicowy elektorat, jak się dowie, że PiS przyklepał. Używam tego kolokwializmu, ale to, no to iście ponure, ponura sprawa, że. Żeby po prostu ten elektorat nie odpłynął sobie na tej przedwyborczej ostatniej prostej, no, czy to do konfederacji, czy nawet do innych ugrupowań, na przykład do Pejottu. No, bo to jest moim zdaniem całkiem możliwe. Czy tak by się stało z pewnością? To oczywiście nie wiem, nie będę co do tego wyrokować, No, ale jest to, jest to jedna z opcji. Feministyczne środowiska, zdaniem Kai Godek, intensywnie zabiegają o przeforsowanie rozwiązania mającego upoważnić wszystkich psychiatrów do wystawiania tego typu zaświadczeń, czyli zaświadczeń, które umożliwiłyby zabijanie dzieci. Nienarodzonych. Skodyfikowanie procedur medycznych w taki sposób spowoduje naruszenie, narzucenie drastycznych, preaborcyjnych rozwiązań wszystkim szpitalom i lekarzom. Na razie niektórzy medycy część placówek działa w taki sposób, by unikać angażowania w tą zbrodnię. I kończy Kaja Godek tak. Sytuacja, w której przedłuża się pracę zespołu po to, żeby nie wydać proaborcyjnych wytycznych przed wyborami, pokazuje, że państwa głosy naprawdę się liczą. Nie zmarnujcie ich na polityków, którzy działają za aborcją lub planują działać w ten sposób zaraz po wyborach. No i dodaję jeszcze, okazuje się, że w Polsce medycyna w magiczny sposób zmienia się 15 października. Przed 15 października jest zupełnie inna medycyna, a po 15 zupełnie inna. W ogóle ten zespół, dodajmy, już został powołany jeszcze przez ministra Niedzielskiego w czerwcu. I no już wtedy prawdopodobnie było, było takie ciśnienie, że ponieważ środowiska feministyczne tam zaczęły podnosić, że tu, prawda bez, przez dost, brak dostępu do aborcji, zmarła kobieta. No proszę Państwa, nie. Jeśli już zmarła z czyjejkolwiek winy, to zmarła z powodu najzwyczajniej w świecie kompletnego dyletantstwa. Lekarzy, którzy ją leczyli, którzy zamiast. Którzy doskonale wiedzą, że w tym wypadku, z jednej strony trzeba powiedzieć, że byłaby w świetle obecnych tych przepisów, byłoby dopuszczalne w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia matki, byłoby dopuszczalne przerwanie ciąży, ale nawet w tych wypadkach, jak zagłębiamy się w opisy, to bardzo często. No, po prostu pozostawione samo sobie, to, to jest naprawdę po prostu ewidentny błąd w sztuce lekarskiej. To nie jest, no nie, no by, tak to byśmy mogli tutaj to usunąć płód, czy zabić dziecko, ale, ale teraz, teraz nie możemy, no nie, no po pierwsze istnieje przesłanka zagrożenia z zawierzycia Po drugie,. Czym innym jest, jest po prostu podjęcie działań na rzecz tego, żeby no, nie dopuścić do, do jakichś takich powikłań, które mogą być dla matki śmiertelne. I tu po prostu, tu po prostu mam wrażenie, że środowisko lekarskie znalazło sobie wygodny parawan. Jeżeli coś za przeproszeniem skopiemy i umrze na kobieta. Powiemy, że to wszystko dlatego, że nie można było, tak jak to mówi Lewisa teraz cały czas w kampanii wyborczej, że brak dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, no bo jak nielegalna to niebezpieczna. To trochę, trochę tak jak z tymi imigrantami i z pisem, że jak legalny to, to spoko, jak nielegalny to już nie spoko. A proszę Państwa, no, morderstwo zawsze pozostaje morderstwem. Czy jest to, jest to zatłuczenie kijem baseballowym człowieka w ciemnym załuku? czy jest to bardzo humanitarne wykonanie w Stanach Zjednoczonych wyroku kary śmierci przez wstrzyknięcie trucizny, czy jest to właśnie zabicie dziecka nienarodzonego. No ale to lewica oczywiście. Będzie to, będzie to kwestionowała, no ale to już, proszę państwa, nic takiego, co by nas jakoś szczególnie, szczególnie zdziwiło. No, taki no, 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 klasyk by znowu powiedział, że taki mamy klimat, aczkolwiek no, użycie tego, Sformułowania w tym kontekście, no już by było chyba moim skromnym zdaniem, zdecydowanie nie na miejscu. No ale proszę Państwa, no, no to co, no to, to, to tak bywa, tak bywa, można powiedzieć. Jesteśmy, jesteśmy w takiej sytuacji. To jest, to jest proszę Państwa, bardzo, bardzo ponura konstatacja że tak wygląda sytuacja w naszym kraju, że tak wygląda żonglowanie ludzkim życiem, jakby nie patrzeć. No ale takie, takie są fakty. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście przestrzeżenie, ale ja powiem więcej, ponieważ są różne tam właśnie latarniki wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem w jednym ze swoich niedawnych komentarzy właśnie o odpowiedzialnym głosowaniu. No, i niektórzy właśnie mówią, żeby może, że to też jest wybór, jakby w ramach, w ramach listy PiSu. I to też musimy, proszę Państwa, też skalkulować. Jeśli ktoś już, ktoś już chce głosować na. Proliferów w ramach pis żeby ta fekcja proliferska była była silniejsza. Ja akurat nie rozumiem jak można głosować na Prawo i Sprawiedliwość, które tyle razy się skompromitowało. Ale to też pamiętajcie Państwo, jeśli już, jeśli tacy ludzie oglądają mój kanał, śmiem wątpić, ale ale może ktoś się zabłąka o tych urokach metody Donta, że możecie głosując na Prolifera gdzieś tam z dalekiego miejsca, wprowadzić tego abortera, który jest przed nim. No tu jest też problem, że w Prawie i Sprawiedliwości to często ci tacy entuzjaści aborcji to mają miejsca pierwsze. Tak jak pani Lichocka w Sieradzu, która entuzjastycznie zawsze głosuje za wszystkimi projektami proaborcyjnymi, a projekty proliferskie, nie pamiętam właśnie, czy to był projekt. Ale to był chyba akurat projekt Stop LGBT, To ona wręcz mówiła, że to jakaś putinowska agentura takie projekty zgłasza. Coś w tym stylu padło w debacie sejmowej. No więc proszę Państwa, też zauważmy, bo szczerze mówiąc, i na listach Konfederacji można, można tak zrobić, że nie wiem, na numerze trzecim jest, jest bardzo zasna osoba i obrończyni życia, ale na pozycji. Pierwsze jest taki czek, który tak, 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 no za, nawet przeciw, że on jest za życiem, ale w wypadku gwałtu czy uszkodzenia płodu, to on by chciał jednak, żeby jego partnerka miała wybór. No, pewnie się domyślacie państwo, o którym kandydacie mówię wybranym w prawyborach zresztą. No więc, więc tak, więc jeśli już mamy głosować odpowiedzialnie, to musimy też pamiętać, wracam do tego mojego materiału. Jak ktoś nie widział, to zachęcam, żeby przewinąć kanał tam parę dni wstecz na ten materiał jak głosować odpowiedzialnie, też komentarz narodowy, i żeby brać pod uwagę też te uroki metody Donta, która obowiązuje w wyborach do polskiego Sejmu. Proszę państwa, myślę, że to tyle w tej materii, nie będę tego przedłużał, podałem, jak to wygląda, no ale proszę Państwa, no tu, tu trzeba powiedzieć jedno: że nawet najbardziej, jeszcze, jeszcze tylko jedna rzecz, że nawet najbardziej pro poseł w PISie, jeżeli dalej PIS będzie obsadzał resort zdrowia, na przykład ministrem dalej zostanie pani Sujka, to e, to będzie poza kontrolą parlamentu. Po prostu Ministerstwo Zdrowia takie wytyczne wyda i już. Znaczy, ja myślę, że ono je wyda tak czy owak, jeszcze w tym okresie między wyborami a utworzeniem nowego gabinetu. A oczywiście, nowy gabinet, jeżeli nie byłby to gabinet pisowski, ale totalnej opozycji, to wyda jeszcze szersze te, te wytyczne. Więc, no, szanowni Państwo, no niestety, trzeba głosować na kandydatów. Już odrzucić, odrzucić kandydatów PiSu, bo głosowanie za kolejnymi rządami PiSu to jest głosowanie za tym, żeby właśnie tylnymi drzwiami to zostało przyklepane. No niestety, takie, proszę Państwa, takie są realia, takie są bardzo smutne realia w naszym kraju. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.